Dzień dobry. Czemu Wiedźmin? O, pojawił się wreszcie. Nie wiem, miałem problem, żeby pojawił mi się Wiedźmin. Czasem jest takie opóźnienie, zanim OBS ogarnie, że to jest Wiedźmin, a nie wiem, Minecraft. Nie, no, podaję taki abstrakcyjny przykład. Dlaczego jesteśmy na rynku, zapytacie? To ja wam powiem dlaczego. Pamiętacie, mówiłem wam kiedyś, że jest pewien taki kantor, gdzie można wymieniać waluty floreny, nowigradzkie korony oraz... Nie, nowigradzkie korony i... Czym mogę? A zaraz zobaczymy. Chciałem wymienić walutę. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na korony. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Okej. I dostaliśmy 930 nowigradzkich koron. Daliśmy za to floreny i oreny. Tak, oreny, temerskie oreny. A floreny to nie wiem, gdzie są. Chyba w Nilfgaardzie, ale nie jestem pewny tego, więc wam nie powiem. Powiem tak, zrobiliśmy dużo rzeczy pomiędzy odcinkiem i już wam spieszę z wyjaśnieniami. Mamy ulepszoną jaskółkę, mamy również odwar z... Oj, tutaj go nie ma. Zrobiliśmy tak, filtr Petriego, pamiętacie, w Wiedźminie dwójce był. Zrobiliśmy sobie odwar z bazyliszka i chyba będziemy go używać na pewno... O, na pewno będziemy częściej od tego używać. Bardzo długo trwa i ogólnie o świcie i o zmierzchu nakłada efekt zwiększający moc losowego znaku. Czyli to, co nie jest może za fajne, ale dobre już. Chyba lepsze niż inne. Dobra, mamy biały miód, to mieliśmy. Las Mariborski stworzyłem sobie. Zamieć również stworzyłem. I chyba czarną krew. I to nawet ulepszoną czarną krew od razu. Okej. Okay. I w sumie tyle. Z olejów chyba żadnego oleju nie zrobiliśmy. Więc to wszystko. I ile mamy pieniędzy? Jeszcze zobaczymy. 9000 nowigradzkich koron. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ja to widzę. Przeszukaj rezydencję używając wiedźmińskich znaków. Porobimy kilka zadań. Chociaż to jest troszeczkę daleko. Więc może to niekoniecznie teraz. Miecze i pierogi, nie. Gangi Nowigradu. Porozmawiaj z Tasakiem. Aha. Nie rozmawialiśmy z Tasakiem po tym, kiedy już załatwiliśmy całą sprawę. Kiedy byliśmy na arenie oraz kiedy byliśmy w domu. Znaczy, byliśmy na arenie i w kasynie, tak. W kasynie. Więc tutaj powinien być nasz krasnoludzki przyjaciel. Tylko nie wiem, czy dobrze idę. Chyba nie idę dobrze. Chyba za dobrze nie idę. Ojeju, jak łatwo się można zgubić. Na górę czy nie? Na dół to mi prowadzi. Na pewno na dół. Jak łatwo się można zgubić w tym mieście. W tym przeklętym mieście. Bardziej tędy już. Ja pierdolę. Tak ciężko. A! Gdzie? Aha, bank Vivaldich. Pamiętacie, w Wiedźminie jedynce również pamiętamy krasnoluda Vivaldiego. Podejrzewaliśmy go trochę. O, wreszcie. Czego chcesz? Pomogłem twoim ludziom w kasynie. Ale na arenę musieli zaprosić się sami. Nie tak się umawialiśmy. Jednakowoż Tasak jest spolegliwy, o czym wszyscy dobrze wiedzą. Dostaniesz połowę zapłaty za pomoc. Ale albo my od wewnątrz niszczyliśmy tą arenę. Ale dobra już. Za dużo doświadczenia nie dostaniemy. Widzicie? Nienawidzę. Ale co mogę poradzić? Pokończmy te zadania, które jeszcze mi zostały. Odbierz od króla żebraków nagrodę za wykonanie, za uwolnienie Rico. Ale pieniądze dostaliśmy i to jest pieniędzy nam nie zmniejszy. Ludzie, poratujcie, chory jestem nabity. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fium bździu. Ja rozumiałem, że dostanę mniej doświadczenia, ale żeby dwa... Assassin's Creed.
Wiecie, fajnie, że mamy te cztery jaskółki, tylko ja nie wiem, czy... Nie patrzyłem dokładnie, ale czy... Oprócz tego, że mam dodatkową jaskółkę, to czy zwiększa się efekt jej? A jest go Beret! Dobra, użyję tego dwa razy bazyliska. I działa. On będzie bardzo długo działał. Chyba nawet całą dobę. Chyba nawet całą dobę. Nie pamiętam dokładnie, jak tam można było dotrzeć do króla żebraków. Do tego zgniłego gaju całego. Dobra, tu nie przejdziemy. No wiecie, znacznik nam pokazuje tak, ale może być inaczej. Nie pamiętam. My trafimy. Czy my tam trafimy? Ojeju. Może być ciężko, wiecie? Honor złodzieje. Ojej, naprawdę zrobiłem kółko. A mnie owszem. Pamiętam już, jak tam można było przejść. Ej, szczerze. To ja nie wiem. No zbyt dużo to mi nie podpowiada. Chociaż... Nie, to mi też nie pomoże. Nie wiem. Damy chyba sobie spokój zaraz, bo cholera nie wiem. Chwila, może zaznaczymy sobie konkretnie tutaj. Ale to mi nie pomoże. To mi nie pomoże, niestety. Jeszcze chwyćkę i będę mogła rzucić tę robotę. Wiem, jak na pewno się tam nie dostanę. Chwila, czy ja może muszę poczekać do określonej godziny? To jest możliwe. Nie wiem, oni złodzieje nie wpuszczają tylko w dzień najwyżej. Odwar mi padł. Nie. Cóż, nie zrobię chyba tego, wiecie? Nie pamiętam po prostu, jak tam mogę się dostać. Chociaż sprawdźmy na mapę. Trzeba obejść z wszystkich stron to. Bo tam w środku jest, wiem co. Tylko nie pamiętam, jak tam się dokładnie dostać. To jest problem. O, tutaj. Otwierać. Widzicie? Tylko najgorsze jest to, że ta nawigacja mi nie za bardzo pomagała. Cóż, królu. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Eliko dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Jesz. Ile dostaliśmy?
Pięć doświadczenia, to mnie nie dziwi. Czego tu? Jakiś miecz. Eir Lithard. 209. No słabszy, więc no co najwyżej sprzedamy ten miecz. I statystyki też mam bardzo słabe. Pancerz wojownika Frey. Ale raczej nie będę tego używał pancerza. Ile? 83, lekka zbroja. Powiem szczerze, że jak na lekką zbroję, to naprawdę bardzo porządna. Bardzo porządna zbroja, szczerze. Szczerze, bardzo porządna zbroja. Chyba ją sprzedamy nawet zaraz. Teraz kolejna rada. Oj. Pokaż mi swoje towary. O ile ten kupiec będzie chciał kupić, ale będzie chciał kupić. Bo wiecie, alchemikowi nie sprzedamy mieczy. Akurat tak w tej grze jest to stworzone. Zerikańskie juki. Strasznie drogie. Ja nie mam żadnych juk. Najśmieszniejsze. Coś chyba będzie trzeba kiedyś z tym zrobić. Żegnaj. Żegnam. Dobra, pokończymy zadania sobie dalej. Fajne drzwi. Przy okazji naprawdę bardzo fajne. Dobra, ale my nie będziemy szukać statku, który zmierza na Skellige. To i to jeszcze może poczekać. Zadania poboczne. Statuetka szlachcica, ponica do kłębka. Nabiał i ciemne z siły. To nie. Zlecenia wiedźmińskie. One są na jeszcze 15 i 16 poziomie, więc nie powinienem się spieszyć. Dobra, tutaj mamy poszukiwania, do Kerbore nie możemy wrócić. Zróbmy ten nabiał i ciemne siły. Tylko jednak tutaj mamy mały kłopot, bo jest to troszeczkę daleko. Ale dobra, widzimy się, kiedy będziemy tutaj w Esthai Jar i dojedziemy tam jakoś. Zaraz wrócimy. Przy okazji Verdona będzie trzeba też znaleźć, więc to też się będzie zapętlało. Zaraz wracamy. Dobra, patrzcie, tutaj jest ogólnie Verdon Roche, więc to będzie niedaleko. Tutaj mniej więcej było tamte moje poprzednie zadanie, które mam zrobić, a tutaj jest właśnie dorwać Juniora. Aha, przecież nie miałem drogowskaz. Więc na początku pójdziemy po Vernona. Obstawiam, że znajdę tam Rosza, nie kojarzę. Nie, bo wiecie, czasem jest coś takiego, że. Tak jak z Jaskrem. Chciałem go spotkać, a go nie ma. Miejmy nadzieję, że z naszym pasiastym kolegą będzie inaczej, że znajdziemy go. Że nic mu się nie stało, że nadal żyje i w ogóle, wiecie o co chodzi. Ojeju. Dobra, coś tam słyszę. Po głosie to raczej nie był Verdon. Wejście. Są te merczycy. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Prawda? Rozumiem. A to za tobą to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh. Przywódca grzybiarzy, co? Geralt, wchodź. Ale słychać echo ogólnie w tej jaskini. Geralt z Rivi, cały i zdrowy. Vernon Roche, ostatnia nadzieja Temerii.
Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Rosz, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą. Proszę. Koniec rozmowy. Odmaszerować. Jest i bez. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Karbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radowid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. No tak, bo Rosz pamiętam nawet na koniec Wiedźmina dwójki, przynajmniej w naszym zakończeniu. Na koniec zmienił swoje barwy z niebieskich na czerwone, że niby już będzie tak posłuszny Radowidowi, bo musi, nie? Ale teraz widocznie chce służyć sam sobie. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Szukam Skurwiela Juniora. Słyszałem o nim. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. To się nie może ospą zarazić. Okej, zrobimy to, ale jeśli jesteśmy jeszcze tutaj, dokończmy tamto zadanie, które wcześniej mieliśmy. A to jest jakieś 600 metrów od nas. Może pojedziemy tam. Ze względu na to, że ogólnie to jest teren nieznany nam dosyć. O, jakie mogę stąd wyjść? Już się gubię. Ja naprawdę gubię się, kurwa. O, tędy, dobra. Zwykle to przeciwnicy. Vernon, czyli Skojatel. Elfy chowały się po takich jaskiniach. Ale widzicie, dużo osób się tutaj zmieniło. Triss musi polować na szczury. Dijkstra, którego w sumie nie znam, ale ponoć był niby jakimś hrabią. Teraz jest jakimś szefem łaźni. Właśnie właścicielem, tak powinienem mówić. A Bernard Roche chowa się po kątach. A Akeiramec jest... jest wieźbą. Pomaga wieśniakom. Świat oszalał, co? Ale Geralt zawsze w fachu. On się nie zmienił. Czy ja słyszę wiwerny? W ogóle słyszałem coś takiego jakby... jakby właśnie parskanie wiwerny. Ale może to wiatr. Ojeju. Nie, on mnie zrzuci zaraz. Uf. A nie, to był wskaźnik zera. To musiałby dojść do maksimum. Pomyliłem się, nieważne. Bardzo głupi błąd. Bo nasz koń wszystkiego nie wytrzyma. Dobra, dalej pójdziemy sami może. Tu i tak już dosłownie
mety na zdzielu. Dobra. To pewnie jakieś zadanie z... Obstawiam, że jest z tablicy ogłoszeniowej. Chociaż nie jestem pewny. Dobra, nieważne. Co to za pentagramy? Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. To mi wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. Aha, wiem skąd jest to zadanie. Wiecie skąd? U pewnego handlarza kupiliśmy przedmioty, które były charakterystyczne dla jakiegoś maga. To stąd. Tak mi się wydaje, ale nie dam sobie głowy uciąć. Wiecie. Ależ tu cuchnie. Dobra, nie jest aż tak ciemno. No trochę jest. Smród starego sera. Wygląda na to, że Eramas był tyromantą. To jest tyromanta. Dobra, możemy sobie zrobić troszeczkę światła. Niedużo. Ale zawsze można. Musimy pochodnie sobie kiedyś kupić. Bo na przeciwieństwie do kota. Ha. Czy tutaj mój... Chwila, czy ja mam coś na toksyny? Wydaje mi się, że mam. Zapewnia czasową odporność na pleś popsa. To chyba nie jest to. Biały miód. Wilga. Utwardnia na działanie trucizn. Aha, to po prostu powietrze. Z czego Eramas robił ten cholerny ser? Lepiej uważać. Ej, naprawdę ser. Nieźle. Nie spodziewałem się. Tylko tutaj raczej tylko sery są. Dobre. Wiecie co, naprawdę jestem skołowany trochę i nie wiem o co tu chodzi. Wskoczyć. Wesemir się uśmieje, jak mu opowiem, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może mnie spotkać nic gorszego. Dobra, podpalmy to sobie. Ja pierdolę. Ile ja muszę razy obkrążyć to? Dobra, zróbmy tak. Dużo doświadczenia nie dostaniemy, bo tak jak mówię, to jest takie uzupełniające zadanie, po to je robię. Jest na niższy poziom. Pochodnie. Szukaj lochy. Tam jest jakaś skrzynia i nie bez powodu jest. Tu do
dostępna raczej. Ale tutaj naprawdę nic nie widać. Dobra, kota sobie zaraz użyjemy, wiecie? To już jest przesada. Ale musimy jakoś tam wskoczyć. Znaczy chciałem tam wskoczyć. Ej, bo się utopię. Wy tu więcej widzicie, bo macie podrasowany kontrast w programie. Dobra, naprawdę, ale to jest potrzebne po prostu. Pomimo, że ten kot mało trzyma, ale go użyjemy. Sprawdzimy. O, przynajmniej ulepszanie tego kota ma sens. Czas trwania 60 sekund. Czy wy to widzicie? Żart nad żartami. I co, to tyle? Ojeju, nie było warto. Ulepszony kot by się przydał, a nawet wyśmienity. Chociaż to też by dużo nie dało, myślę. Że wyśmienity dałby mi 5 minut co najwyżej. Okej, tak, nie oszukam systemu. Dobra, wiecie co? Chyba mam pomysł, jak mogę to zrobić. Geralt dobrze pływa. Tam była druga droga. Może niezbyt fajna. I tam chyba będę musiał... O, właśnie, ponurkować pod poziomem wody. Zapewne tutaj głową zahaczę. Dobra, jeszcze trzyma ten kot. No i może to, dzięki kot daje mi możliwość widzenia tylko w dwóch odcieniach, czerni i bieli. Znaczy w dwóch barwach, tak? Czy odcieniach? Odcieniach chyba. Też widać szarość. Dobra, niestety zaraz przestanie działać. Okej, trafili. Uuu! Naprawdę? A tam by się okazało, że jakaś pułapka by była. O człowieku, co hodował sery. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. Nie lubię mglaków. Nie lubię mglaków. Widzicie, szósty poziom, czy tam który to był, czy tam dziewiąty. Ale i tak robi problemy. To jest mglak. To jest po prostu mglak. Figurka byka. Notatki czarodzieja. Wizja ustabilizowała się. I oto przez lekki, jakby księżycowy opar, ujrzałem czterech książąt. Każdy konno i zbrojno. Pierwszy miał rumaka koloru mgły, drugi koloru siarki, trzeci czarnego jak otchłań, a czwarty kucyka. I ujrzałem fontannę zdrój czysty, a książęta nie pili z niego, bo im zakazano. Zobaczcie. I odleciał ptak rajski, rubinowy, złocisty, i usiadł na gałęzi drzewa, a drzewo miało rąk tysiąc... Rąk? Jakie drzewo może mieć rąk? Myślałem, że rąk, nieważne. 1040. Zaczerpnijcie ze źródła, powiedział ptak, ale oni wskazali na krwawe łzy słońca i nie zaczerpnęli. I oto zastąpiła dziewica czysta, a z piersiami odsłoniętymi, niezbyt dużymi, jak dojrzałe lipcówki, rumiane, a twarde,
Potem nos mi się przyzwyczaił i wizja się rozwiała. Jutro spróbuję rozpieczętować ten długo dojrzewający od genno myworta. Ma być ponoć wytrwały, głęboki, o lekko orzechowym posmaku. Zobaczymy. No to już nic nie ma. Chochla. No w sumie tutaj skarbów nie ma. Naprawdę. Nigdzie takiej biedy nie mógłbym znaleźć. Powinienem użyć oka Nehaleni. Spodziewam się. Tylko czy jeszcze dalej nic nie ma? Zupełnie nic tu nie ma. Nawet serów nie mogłem ukraść. To miejsce wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. No, jeśli coś ma być, to na pewno tutaj. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Okej. Okay. Wyłączyłem barierę. Czy to jest kod? Jeśli schematy. Ten jest tak samo zabójczy jak sery Eramasa, to warto go wziąć. Chyba nazwę to ostrze Emmentaler. Emmentaler. Figurka węża. Sprawdźmy ten Emmentaler. No nie taki fajny. Nie, chujowy nawet wręcz powiem. Plus 7 obrażeń od ognia. Znaczy dużo warty, to na pewno jest zaleta, ale wolę mój. Aktualny. 145. Po prostu wolę mój. Jeszcze mam, wiecie, wsadzone kryształy w mój, więc ciężko się... Nie chcę się rozstawać z czymś takim. Dobra, mogę wrócić? Ojeju. Aha, tutaj też coś jest. Odwar z północnicy. Buty egzekutora. Okej, warto tu było również zajrzeć. Wyśmienity olej przeciwko wampirom. Ale to jest ciemno, naprawdę. Obstałem, że to wyjście. Uff. To wyjście. Świeże powietrze. Schemat. Ulepszona zbroja wiedźmińskiego cechu koda. Ostatni zapisek czarodzieja Eremasa. Łowcy od kilku dni kręcą się w okolicy. Oczywiście już wcześniej wiedziałem, że się pojawią. Wizja po aromatycznym Limburgerze była bardzo wyraźna. Ale muszę zaryzykować i zostać tu jeszcze kilka dni. Sery weszły w decydującą fazę dojrzewania i przetransportowanie ich w ogóle nie wchodzi w grę. Pracowałem nad tym przepisem przez 40 lat i wolałbym zginąć, niż się teraz poddać. Na wypadek, gdybym nie był w stanie wywrócić i uprzedzić ataku łowców, pozostawiłem mój skarb najcenniejszy śmiałkowi, który będzie w stanie go odnaleźć. Dziękuję bardzo. Oby nagroda ta zainspirowała go do kontynuowania mego dzieła i podążania ścieżką najwybitniejszych tyromantów. Aha, tyromanta to jest wielbicie sera, tak? Zaraz piszę w Google, naprawdę. Geoffreya Munstera, Avena Vieux Bologne oraz Erika Stiltona. Okej, okay. Tyromanta, zaraz sobie wpiszemy. Cóż, odnaleźliśmy kilka rzeczy. Sprawdzimy jeszcze sobie w alchemii. W sumie to nawet spoko jest. Ale dobra, już wolę ten mój. Sprawdzimy sobie, ale nic nie możemy. Wyśmienity olej. Ale żeby mieć wyśmienity olej, to potrzebujemy jednak ulepszony olej, a nie mamy zwykłego oleju, rozumiecie? Paradoks. Po prostu paradoks. Po prostu paradoks. Niestety tak jest. Cóż, co będziemy w następnych odcinkach robić? Albo liźniemy troszeczkę fabułę,
I chyba to zrobimy. W sumie zobaczmy sobie tutaj kierunek Skellige. W sumie już moglibyśmy powoli tam się udać. Albo zrobimy zadanie po Nice do Kłębka. I w sumie zróbmy to, bo to jest na 11 poziom i jeszcze mogę to zrobić o pełnej liczbie punktów doświadczenia. Dobra, dzięki za oglądanie. W następnym odcinku po Nice do Kłębka. Cześć.